raześ to bywał? Kupiłek se chałupę. A skądeś miał dudki? Dostałek w kredyt unii. A to tobie dali? Hehe, bo wszystkim pożonym dają. Kiedy chcesz więcej wiedzieć, to pytaj się w każdym kredyt union świętego Stanisława i świętego Kazimierza. A bo za 416-537-2181. Kiedy idzie o dolary, to ino kredyt union. Haj! Z Piastem polecieć możesz wszędzie. 100% satysfakcji. Ceny? Sprawdź najpierw u nas. Masz starą biżuterię? Nie sprzedawaj. Złotnik z wieloletnim doświadczeniem odrestauruje ją i naprawi. Tutaj też znajdziesz oryginalne wyroby własnego projektu. A&J Majerski Jewelers, Toronto, skrzyżowanie Lakeshore Boulevard West i 30 ulicy. Drukarnia Nowa Printing w Mississadze oferuje pełny serwis od projektu do druku, wysoką jakość, krótkie terminy realizacji oraz konkurencyjne ceny. Telefon 905 281 32 31. Yo! Polish Studio to najskuteczniejszy sposób reklamy. Skorzystaj ze specjalnej oferty promocyjnej Polskiego Studia. Spoty reklamowe już od $75. Dodatkowo, jako bonus, reklama Twojego biznesu prezentowana będzie w internecie oraz w systemie monitorów w biurach naszej kredytowej. Program Polish Studio nadawany jest z Toronto na stacji CTV. Oglądać nas można w Ontario i w głównych centrach Kanady, a przez internet na całym świecie. Zgodnie z zapowiedzią z minionego tygodnia przedstawimy Państwu rozmowę, którą Piotr Hoffman przeprowadził z uczestniczącym w obchodach Święta Bożego Miłosierdzia w parafii świętego Maksymiliana Kolbe w Mississadze księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem, delegatem Konferencji Episkopatu Polski do spraw duszpasterstwa polskiego na emigracji. Witam Państwa bardzo serdecznie. Mam przyjemność rozmawiać dzisiaj z księdzem biskupem Wiesławem Lechowiczem, który odwiedził Kanadę. Witam, szczęść Boże. Szczęść Boże Panu, szczęść Boże wszystkim telewidzom. Ja myślę, że dobra to okazja, żeby porozmawiać o funkcji, jaką ksiądz biskup pełni jako przedstawiciel episkopatu na temat do spraw emigracji. Czy ksiądz biskup już poza Toronto, Mississaugą odwiedził jakieś inne miejsca w Kanadzie? Nie mam doświadczenia wielkiego, gdy chodzi o duszpasterstwo w Kanadzie, bo po pierwsze jestem po raz pierwszy w tym pięknym kraju i cieszę się, że tutaj jestem, bo rzeczywiście Kanada jest wyjątkowa, gdy chodzi o piękno tego terenu, tych terenów. Natomiast też nie mam wielkiego doświadczenia, gdy chodzi o obecność w różnych miejscach w Kanadzie i w różnych parafiach. Przez 2 dni uczestniczyłem w konferencji księży, którzy pracują z Polakami, z polską emigracją w ośrodku rekolekcyjnym prowadzonym przez ojców oblatów w Mississauga. Miejsce urocze, księża bardzo otwarci, żywo zainteresowani sytuacją Kościoła w Polsce. Miałem wrażenie, jakbym był w Polsce. Ich wiedza na tematy związane z Kościołem, sytuacją polityczną w Polsce jest bardzo żywa, wielka i w zasadzie nie widać różnicy. Trudno tak do końca się zorientować, czy oni żyją za granicą tak naprawdę, mimo że odległość jest potężna, czy w Polsce. Natomiast gdy chodzi o miejsca, to wczoraj uczestniczyłem w uroczystościach odpustowych ku czci Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Miałem okazję zatem zobaczyć pierwsze miejsce, gdzie Polacy się osiedlili w Kanadzie, gdzie polskie duszpasterstwo emigracyjne się rozpoczęło. Miejsce wyjątkowe. Z wielkim uznaniem myśleliśmy o tych przodkach, którzy tutaj pod koniec XIX wieku się pojawili, którzy kultywowali swoją wiarę. Wracając z Wilna, zatrzymaliśmy się w kilku miejscach, gdzie Kaszubi zwłaszcza osiedlali się, gdzie pozostawili po sobie piękne krzyże na rozstajach dróg, a więc pamiątka i świadectwo wiary. To spotkanie z wiernymi, obecnymi Polakami, którzy tutaj żyją w Kanadzie, w Wilnie, zrobiło na mnie duże wrażenie. Byłem pod wielkim wrażeniem ich modlitwy, ich wiary,
ale również i życzliwości, której doświadczałem w takich bezpośrednich, nieoficjalnych kontaktach. Także Wilno to jest takie miejsce, myślę, kultowe, dosłownie w przenośni, które mogłem zobaczyć i z czego się bardzo cieszę. Ponadto jutro chciałem jeszcze pobyć w kilku parafiach na terenie miasta Toronto. Myślę więc, że spotkanie z księżmi, z siostrami zakonnymi, misjonarkami Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej, z osobami świeckimi pozwolą mi na większą taką orientację w tym wszystkim, co tutaj się dobrego dzieje wśród Polaków, gdy chodzi o duszpasterstwo. No i oczywiście nie mogę zapominać o tej parafii, w której się znajduje. Ojciec Janusz Błażejak, proboszcz parafii pod wezwaniem świętego Maksymiliana w Mississadze, zaprosił mnie do udziału w uroczystościach odpustowych. No i też jestem pod wielkim wrażeniem, bo się okazuje, że to jest chyba największa taka parafia zgromadząca Polaków w świecie. Jeżeli mowa jest o 40 tysiącach wiernych, którzy identyfikują się z tą parafią, którzy do tej parafii należą, no to jest to rzeczywiście, wydaje się, największa parafia skupiająca Polaków w świecie. Dynamizm duszpasterski bardzo duży. Jestem rzeczywiście pod wrażeniem. Poza tym no, kaplica z adoracją Najświętszego Sakramentu. Wiele tutaj by można było mówić o grupach, wspólnotach, wspaniali księża. Także muszę powiedzieć, że bardzo pozytywnie odbieram nie tyle Kanadę jako taką, bo nie mam wielkiego doświadczenia, ale księży pracujących w Toronto i w okolicach, no zwłaszcza tutaj w Mississadze. Z racji pełnionej funkcji, księże biskupie, pewnie dużo kilometrów trzeba zrobić, przelecieć samolotem tu i tam. Gdzie ksiądz biskup był najdalej, albo inaczej, w jak bardzo egzotycznym miejscu? Chciałbym wspomnieć może o dwóch takich miejscach, może nie tyle egzotycznych, co takich powiedzmy odległych i bardzo ciekawych. Mianowicie pierwszy mój wyjazd w charakterze delegata Konferencji Biskupatu Polskiego do spraw polskiej migracji był związany ze Skandynawią. Uczestniczyłem w konferencji Episkopatu Biskupów Skandynawskich. To jest konferencja, która obejmuje biskupów w Danii, Norwegii, Szwecji i nawet Islandii. O tyle wyjazd egzotyczny, że ta konferencja, mimo że obejmująca kilka krajów, skupia zaledwie 8 biskupów. Ponadto no, oryginalność tego miejsca wiąże się z tym, że zdecydowaną większość katolików żyjących na terenie Skandynawii stanowią Polacy. Także ta moja obecność wśród biskupów skandynawskich no, była o tyle ważna, że reprezentowałem Kościół, który tam stanowi większość. I drugi wyjazd to uczestniczenie w uroczystościach patriotycznych w Chicago w roku ubiegłym. Miałem okazję być w Chicago, aby przewodniczyć mszy świętej z okazji uroczystości Królowej Polski 3 maja. Miałem też okazję uczestniczyć w paradzie patriotycznej. To też mi pokazało jakiś przekrój Polaków żyjących w Chicago i w okolicy. I równocześnie zwróciło uwagę na to, jak bardzo ta tradycja patriotyczna w Stanach Zjednoczonych, a sądzę, że to samo dotyczy Kanady, łączy się, wiąże się z Kościołem katolickim. Zdecydowana większość grup uczestniczących w tej paradzie patriotycznej to były grupy w jakiś sposób związane z parafią, mnóstwo szkół katolickich. Także myślę, że chyba należy tak na to spojrzeć, że i księża, i wierni katolicy żyjący poza granicami naszego kraju są dobrymi ambasadorami naszej ojczyzny i Kościołowi generalnie zawdzięcza nie tylko Polska sama w sobie, że tak się wyrażę, wiele, ale i też i wiele zawdzięczamy Kościołowi, gdy chodzi o utrzymanie więzi z ojczyzną i ducha patriotycznego. Natomiast będąc delegatem do spraw emigracji, no też często wyjeżdżam do różnych krajów, spotykam się z księżmi, z osobami świeckimi, z siostrami zakonnymi, mam kontakt z episkopatami różnych krajów. Muszę powiedzieć, że te relacje się dosyć dobrze układają i większość, powiedzmy, krajów Europy ma zorganizowaną duszpasterską działalność etniczną i Polacy w zasadzie no, w każdym zakątku Europy mają możliwość
kontaktu z polskim duszpasterzem, uczestniczenia w Eucharystii, w liturgii w języku polskim. Oczywiście są kraje takie jak Francja, Wielka Brytania, Niemcy, gdzie tych ośrodków polskich duszpasterskich jest bardzo dużo. Na przykład najwięcej jest w Niemczech, ponad 300. No ale też powiedzmy są kraje, które będą jeszcze wymagały takiego powiedzmy zasilenia personalnego. W tej chwili bardzo dużo Polaków się osiedla w Skandynawii, coraz więcej w krajach bałkańskich. Także tutaj wciąż nowe wyzwania stoją przede mną i w ogóle przed Kościołem w Polsce. Generalnie przyjmuje się, że poza granicami naszego kraju żyje około 18 milionów Polaków.